Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński wyraził jedną myśl. Wszystko, co nas spotyka, zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek, wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu. I zadajemy pytanie, jakie dobro przychodzi dla człowieka, który 38 lat swojego życia cierpiał? Zapewne na początku były próby leczenia, miał kogoś do pomocy, ktoś się o niego troszczył. Ale z czasem stawał się ciężarem, zawadzał, przeszkadzał. Został odrzucony i osamotniony. Jakie więc dobro można wyciągnąć z jego historii? Wszystko zostało wyrażone w jednym zdaniu. Nie mam człowieka. Tyle czasu czekał on i cała społeczność, żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwe człowieczeństwo. Człowieczeństwo wyrażone w Jezusie, który tylko i wyłącznie z naszego powodu stał się człowiekiem z krwi i kości, by nauczyć nas z tego człowieczeństwa robić użytek. Słowa "nie mam człowieka" pokazują, że zasłaniamy się naszymi funkcjami i zawodami. Trzymamy się mocno i kurczowo przepisów w wielu sprawach, co komentujemy, że nie możemy nic zrobić, bo są ograniczenia. Tak zachowali się Żydzi, nieznani z funkcji, którzy pierwsze co, to zapytali uzdrowionego, dlaczego niesiesz w szabat swoje posłanie? Przecież nie wolno. Przepis zasłonił cud, który się dokonał. Powrót do życia człowieka, na którym już dawno postawiono krzyżyk i machnięto ręką, był nieistotny. I teraz zobaczmy ostatnie 2 lata naszego życia. Ile osób tak kurczowo trzymało się różnych wytycznych związanych z wirusem, że zapomnieli być ludźmi? Przez takie podejście zniszczyło się wiele relacji. Wiele osób wyizolowało się ze społeczeństwa, bo strach przed chorobą był tak silny. W tej Ewangelii dostrzegamy 2 ważne sprawy – samotność i cierpienie. Obie te rzeczy nie są na liście ludzkich pragnień. Nawet więcej, one są na liście spraw dalekich, żeby nigdy nie nastąpiły. Nie ma jednak takich sytuacji, w których Bóg nie będzie nam mógł pomóc. Kiedy choruje nasza dusza, odczuwa to także nasze ciało i odwrotnie. Jezus pytając, czy chcesz być zdrowy, odnosi się do obu płaszczyzn, tej duchowej i cielesnej. Najpierw przywraca zdolności fizyczne człowiekowi, że z radością i w euforii zaczyna chodzić. Później przy drugim spotkaniu przestrzega, żeby być czujnym, by nie stało się coś gorszego. Przestrzega przed paraliżem naszego ducha. Uleczenie chorego przywraca nie tylko chęć do życia, ale i czasami samo życie. Bo oto coś, czego już nie było, to znaczy zdrowie, nagle powraca i daje nadzieję, że kolejny dzień nie będzie już cierpieniem. Od tego momentu nie myśli człowiek, co go boli, ale jak wykorzystać swój czas i żyć pełnią życia. Życie staje się codziennym ucieszeniem się z tego, co jest tu i teraz. Nie jest zaś zastanawianiem się nad swoją niedolą. Jest takie opowiadanie o cierpieniu, którego nikt nie chciał. Było jak brzydkie kaczątko, jak niechciane i niekochane dziecko wędrowało od jednych do drugich. W końcu trafiło do tego, którego właściwie było przeznaczone. Człowiek ten zrozumiał, że nie pomoże lekceważenie czy wymiganie się od cierpienia. Zaczął więc je uważnie obserwować i pytać, co ono właściwie od niego chce. Z dnia na dzień dostrzegał coraz więcej śladów, które wskazywały, że być może jest ono dzieckiem Bożym. Może tylko w zaczarowanej postaci. Również cierpienie zadomowiło się na dobre i czuło dobrze się w jego towarzystwie. Skoro już mieszkasz ze mną, pomyślał towarzysz cierpienia, to muszę cię wychować, abyśmy sobie dobrze radzili we dwoje. I wiele lat trwał ten proces wychowawczy, gdzie człowiek z wielką cierpliwością i wyrozumiałością podchodził do problemów cierpienia. Chętnie powtarzał, że sam zdobywa przy tym nowe siły, nadzieję i odczucie, iż to, co robi, ma jakiś sens. Z satysfakcją obserwował postępy i zmianę ucierpienia. Po latach stało się spokojniejsze, bardziej oswojone niż na początku. Kiedy pewnego dnia spojrzał w lustro, spostrzegł, że i on stał się inny. W gruncie rzeczy wychowywał przecież samego siebie. Teraz zobaczył inaczej i lepiej zrozumiał nie tylko cierpienie, lecz także samego siebie, innych cierpiących i cały świat.